Halo, 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 okej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku w nowym tygodniu. Nowe premie, nowe zniżki, nowe wszystko, że tak powiedzmy. Więc co tym razem się ciekawego zmieniło? Ogólnie tydzień będzie poświęcony motocyklom w większości przypadków. Ogólnie zniżek na samochody jest tutaj naprawdę bardzo dużo. A masz 14 w ogóle zniżek na jakieś pojazdy, co nie wiecie. W pojazdach oczywiście są motory oraz samochody. I na samym początku chciałbym przejść do zniżek z 40-procentowych, jakie są. Na samym początku pierwszym z pojazdów będzie Western Zombie Chopper. Go możemy kupić na SSS. No w SSS mamy tylko zakładkę motocykle, więc nie trzeba za bardzo szukać. Kolejnym motocyklem, jaki jest, to jest Western Nightblade. Następny, który mamy, to Shiftsu The Filler. Mamy też Nagasaki Shimmera. I teraz mamy pojazd. On raczej będzie w kategorii 4-drzwiowe, czyli Kalin Sultan Classic. Znowu mamy teraz powrót do motocykla Western Power Surge. Tylko że ten już jest w kategorii, jest na Legendary Motorsports, ale tam też jest, z tego pamiętam, też jest kategorią motocykle. Pister Anstron, to jest Legendary. On będzie raczej w kategorii też 4-drzwiowe. Nagasaki Shinobi, on tak samo będzie w kategoriach motocyklu. Dinka Vindicator, też będzie, on jest tak samo, mówię, w Legendary na kategoriach motocyklów. I teraz wchodzimy na coś troszeczkę nowszego, czyli Manchester Scout. Jest to ten motorek Skyoperico, który mamy. On jest na Warstocku do zakupu. Warstock akurat nie ma żadnych kategorii, także tam go łatwo znajdziecie, jeżeli będziecie nim oczywiście zainteresowani. HVY Mnatzer, który tak samo jest do zakupu po prostu sobie na Warstocku. Na zniżce, ale już tym razem 30-procentowej, mamy pojazd Tali GTB. Tali GTB możemy sobie zakupić u Benego. Mamy też Lampatadi i Shelly GT. Jednakże niestety ten pojazd aktualnie jest usunięty. Ale jest na zniżce i Lampatadi Michelin GTB możemy sobie zakupić w klubie samochodowym. Będzie on jako pojazd do przetestowania. Oraz mamy Bravado Dorado. Bravado Dorado jest to pojazd, który kupimy sobie w SSS i prawdopodobnie będzie w kategorii albo terenowe, albo 4-drzwiowe. Jedną z rzeczy, która też jest oczywiście na premii w tym tygodniu, jest oczywiście w naszym internecie. Mamy oczywiście zniżkę na nieruchomość. Możemy sobie zakupić tutaj po prostu w Maze Banku i to są po prostu tutaj siedziby. Siedzib mamy pełno w mieście, w Paleto. Ogólnie rzecz biorąc, tu będzie wszystko po prostu na zniżce. Te style, emblematy, nazwy klubu, schowki, warsztaty i tak dalej. Dodatkowo też na premię razy dwa będziemy mogli sobie uzupełnić tutaj u góry. Mianowicie tutaj mamy coś takiego jak barek. Będziemy mogli sobie do tego barku uzupełnić, jednakże szczerze wam powiem, że to jest akurat trochę takie dziadostwo i tak średnio się to opłaca robić. Też będzie w tym oczywiście tygodniu nowy tryb do zagrania, czyli to jest online akcja, znaczy nowy tryb, nowy stary tryb. Online akcja stworzony przez Rockstar i to on będzie w kategorii tutaj tryb adwersarza. Jeszcze go tutaj nie mam aktualnie, ale się będzie nazywał Hasta la Vista. W sumie widzicie fragment, jak ten tryb wygląda. Kolejną rzeczą tyczy się oczywiście wszystkich naszych wytwórców. Wytwórnie w tym tygodniu będą na naprawdę fajnej premii. Ogólnie same chyba w sobie wytwórnie nie będą na obniżce, ale wszystkie wytwórnie, nie dość, że są na premii razy dwa kasy, to jeszcze razy dwa szybkości. Zrobimy o tym oczywiście osobny sobie filmik, którym wam to wyjaśni, ile jesteśmy kasy w stanie zrobić na tych wytwórniach, ale wam mogę powiedzieć wprost, że kasa z tego wszystkiego będzie po prostu olbrzymia. I warto będzie się zająć wytwórniami, zwłaszcza, że do tych wytwórni aktualnie jest zrobione coś takiego, że mamy 50% więcej czasu jeszcze na sprzedaż, czyli zazwyczaj było po 30 minut, z tego co pamiętam. Czyli teraz mamy 45 minut czasu na to, żeby coś sprzedać z tej wytwórni. Więc raczej damy radę wszyscy się wyrobić w czasie i będzie się naprawdę sporą kasę z tego zarabiało. I to w takim razie byłoby na tyle. Także do następnego, cześć.